Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam Was z malowniczych Głębiec. Mamy dzisiaj niedzielę, 3 grudnia i rozpoczynamy przeżywanie tegorocznego czasu Adwentu. Jak wiemy, Adwent to nie tylko okres przygotowań do świąt Bożego Narodzenia oraz także nie jest to tylko okres, w którym odliczamy czas do momentu, w którym będziemy mogli odpakować znajdujące się pod naszymi pięknie przyozdobionymi choinkami świąteczne upominki, ale Adwent w naszym życiu ma wiele większe, głębsze i istotniejsze znaczenie. Tylko żeby odkryć to, co pragnie przekazać nam Adwent, musimy w naszej gonitwie i naszym pędzie na chwilę się zatrzymać, żebyśmy mogli wysłyszeć to, co pragnie przekazać nam Bóg. W Psalmie 24, w wierszach od 7 do 10 mamy napisane: podnieście bramy, wierzchy wasze, i podnieście się bramy prastare, aby wszedł Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? Pan silny i potężny, Pan potężny w boju. Podnieście bramy wierzchy wasze i podnieście się bramy prastare, aby wszedł Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? Pan zastępów, On jest Królem Chwały. Moi drodzy, Adwent, który dzisiaj rozpoczynamy, jest oczekiwaniem. Ale to oczekiwanie jest bardzo wyjątkowe, niepowtarzalne i jedynie w swoim rodzaju, dlatego że w Adwencie oczekujemy tego, który przyszedł, przychodzi i ma przyjść. Adwent jest doskonałym czasem do tego, abyśmy wykorzystali go, aby w naszych sercach, myślach oraz życiu przygotować miejsce dla łaskawego i miłosiernego Boga. Ja wiem, że brzmi to oczywiście pięknie, może nawet brzmi to odrobinę górnolotnie, jednak zastanawia mnie bardzo, czy możemy z ręką na sercu powiedzieć, że nasz Adwent właśnie w taki sposób wygląda? Czy ten Adwent, który dzisiaj się rozpoczął, czy możesz powiedzieć, że ten czas zbliża Cię do Boga? Czy te przedświąteczne tygodnie chociaż odrobinę różnią się od innych okresów czy momentów w Twoim życiu, w Twoim roku? Wielu z nas na pewno w najbliższym czasie wiele wolnych chwil spędzi nad tym, co komuś kupimy pod choinkę. Skupimy się także na pewno na sprzątaniu, przygotowaniu i przyozdabianiu naszych domów, mieszkań, ogrodów. I co z tego? Co nam to da? Może kolejny raz będziemy patrzyli na to, co kupimy? Może kolejny raz będziemy patrzyli na to, jak wygląda nasza choinka? Ale co z tego, jeżeli zapomnimy, żeby w naszych sercach przygotować miejsce dla najważniejszego i wyjątkowego gościa, którym jest narodzony w Betlejem Boży Syn Jezus Chrystus? Czy pamiętasz o tym najważniejszym gościu? Czy na pewno o nim nie zapominasz? Przecież tego gościa nie może zabraknąć w tym Adwencie, w tych świętach. Bo przecież i ten Adwent, i te święta bez tego wyjątkowego gościa, bez Jezusa Chrystusa nie mają jakiegokolwiek znaczenia i sensu. Moi drodzy, jest taka pieśń, którą bardzo często lubię cytować i przywoływać. Ona znajduje się w naszym śpiewniku i mamy tam napisane: Adwentu idzie nowy czas, w uśpieniu ludzkim woła nas. Otwórzcie serca swe. Przyjmijcie do nich Króla Chwał, by w każdym sercu miejsce miał. Później pieśniarz pisze dalej: zastanów się nad życiem swym w Adwentu czasie w ciszy tej. Wyhamuj, zwolnij już. W pośpiechu, w biegu stracisz cel, nie pojmiesz, czym jest życia sens. Następnie pieśniarz dalej nasze myśli koncentruje bardzo trafnie i celnie, bo pisze: w ciemności już nie musisz żyć. Patrz w światło i do światła idź, byś Bożą jasność miał. Moi drodzy, ja wiem, że one często są przytaczane, ale powiedzcie mi, czy nie są one piękne?
Czy nie są one trafne? Czy nie są one wymowne? Zachęcam Was do tego, abyście tegoroczny czas Adwentu spędzili inaczej, niż oczekuje otaczający nas świat. Nie chciejmy, żeby ten czas był nieustannym wpadaniem w wir, w pośpiech, prąd ludzkiego świata, abyśmy przez przypadek, idąc z tym światem, nie przewędrowali naszego życia bez Chrystusa. Chcielibyśmy spędzić ten czas nie tylko z naszymi najbliższymi, ale przede wszystkim spędźmy ten czas na umocnieniu naszej relacji z Panem Bogiem. Przygotujmy w naszych sercach miejsce dla naszego Zbawiciela. Niechaj, moi drodzy, Duch Święty zadziała przez Boże Słowo, aby tegoroczny Adwent oraz tegoroczne święta i także, aby całe nasze życie zawsze było pełne nadziei oraz oczekiwania w pełnej gotowości na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Tego, moi drodzy, w tym rozpoczynającym się dzisiaj Adwencie z całego serca Wam wszystkim życzę. Pomódlmy się. Łaskawy i miłosierny Panie Boże, dziękujemy Tobie za dzisiejszy dzień, za to, że przemawiasz do nas, za to, że przed wiekami wysłałeś do nas swojego Syna. Panie Boże, spraw, abyśmy przyjęli Chrystusa do naszej codzienności, aby był On obecny w naszym życiu nie tylko w czasie przedświątecznym, nie tylko w okresie Bożego Narodzenia czy też Wielkanocy, ale spraw w mocy Twojego Ducha Świętego, byśmy czuli, że Ty jesteś z nami zawsze i wszędzie, w każdym momencie, każdej minucie, każdej sekundzie. Niech Twoje imię, Ojcze, będzie błogosławione. Amen. Moi drodzy, życzę Wam błogosławionego dnia, błogosławionego Adwentu. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia.